4 grudnia wspominamy świętego Jana Kalambrię, prezbitera. Jan urodził się 8 października 1873 roku w Weronie we Włoszech, jako najmłodsze 7 dzieci ubogiej, pobożnej rodziny. Jego ojciec był szewcem, a matka służącą. Chodził do parafialnego przedszkola i parafialnej szkoły ludowej. Później uczył się eksternistycznie w gimnazjum, które działało przy seminarium. Od dzieciństwa pragnął zostać kapłanem. Ubóstwo i przedwczesna śmierć rodziców opóźniało realizację jego planów. Musiał ponadto przerwać naukę w 3 klasie, ponieważ został powołany do wojska. Zatrudniono go w szpitalu. Wyróżniał się dobrocią i pobożnością. Dzięki niemu wielu jego współtowarzyszy i przełożonych zbliżyło się do wiary katolickiej. Po skończeniu służby wojskowej wstąpił do seminarium, a w wieku 23 lat rozpoczął studia teologiczne. Już jako student pomagał sierotom i chorym. W 1898 roku wraz z grupą kleryków i osób świeckich założył pobożne stowarzyszenie opieki nad ubogimi chorymi. 3 lata później, w dniu 11 sierpnia 1901 roku, przyjął święcenia kapłańskie. Przez pierwsze 6 lat posługi pracował jako duszpasterz w parafii świętego Stefana w Weronie, zajmując się nadal ubogimi, chorymi i opuszczonymi. W 1907 roku został wikariuszem przy kościele świętego Benedykta, gdzie szczególną opieką duszpasterską otaczał żołnierzy. Tu także w dniu 26 listopada tego samego roku założył dom dla dobrych chłopców, który dał początek zgromadzeniu ubogich sług Bożej Opatrzności. Instytut wspomagał sieroty i ubogie dzieci, a także ludzi starszych i chorych. Wkrótce powstały nowe domy na terenie całych Włoch, a później także za granicą. Papież Pius XII zatwierdził je oficjalnie w dniu 25 kwietnia 1949 roku. Wcześniej, bo już w 1910 roku, Jan założył żeńską gałąź zgromadzenia ubogich służebnic Bożej Opatrzności. Włączył też w duszpasterską i charytatywną działalność Kościoła osoby świeckie, zakładając w 1944 roku rodzinę braci eksternistów, zwanych niekiedy braćmi zewnętrznymi. Bliska mu była także działalność ekumeniczna. Utrzymywał braterskie stosunki z protestantami, wyznawcami Kościoła prawosławnego i Żydami. Dzięki swojej dobroci i mądrości był wielkim autorytetem i osobą niezwykle poważaną w wielu środowiskach ówczesnej Europy. Zwracali się do niego z prośbą o pomoc i radę duchowni i świeccy. Każda chwila jego życia była realizacją wspaniałego hymnu świętego Pawła o miłości. Napisał o Janie Kalambrii w liście do papieża Pawła VI pewna Żydówka, lekarka, którą święty ukrył w przebraniu siostry zakonnej w jednym z domów zgromadzenia, by ratować ją przed prześladowaniami ze strony hitlerowskich Niemców. W swojej pracy wychowawczej Jan kierował się wspaniałym przykładem świętego Jana Bosko, wielkiego wychowawcy i opiekuna młodzieży. Od niego uczył się pokornej służby ubogim dzieciom. Zmarł w opinii świętości 4 grudnia 1954 roku. Przed śmiercią ofiarował swoje życie Bogu za papieża Piusa XII, który wiele wycierpiał z powodu nieprawdziwych oskarżeń. W dniu 17 kwietnia 1988 roku święty Jan Paweł II beatyfikował Jana Kalambrię w Weronie. On też włączył księdza Jana do grona świętych w dniu 18 kwietnia 1999 roku. Módlmy się. Boże, Ty pouczyłeś swój Kościół, że ten, kto miłuje Ciebie i bliźniego, wypełnia wszystkie przykazania. Spraw, abyśmy za przykładem świętego Jana, prezbitera, pełnili dzieła chrześcijańskiego miłosierdzia i zasłużyli na przyjęcie do grona błogosławionych w Twoim Królestwie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.